Czołem ludziska, z tej strony Staszek i Madzie, dzień dobry. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku z Terrarii. Zmieniłem świat na ekspert, więc dzisiaj będzie się dużo działo i będziemy ginąć od jednego slajma. Tak. Spodziewałem się jakiejś reakcji, coś, że o Boże, nie, jak to ekspert, co, ja nic, nie godziłam się na coś takiego. Nie, serio? Żartuję, nie ma żadnego. No. Nie. Nie serduszkuj, tu ty mnie nie ugłaskasz. On mnie tu przed nagraniem pału gonił. Który no. NPC? Ty! Ja nie, ja się nie przyznaję, nie masz tego na piśmie nigdzie. Mam? Nie, kurde, mam faktycznie. No. Z tym razem będę ci takie rzeczy mówił tylko na głosowym, żeby nie było dowodów. A to ja nagram. W każdym razie. A, już to widzę, tak jak dzisiaj. Moi drodzy, małe zmiany. Jedna rzecz bardzo ważna, kiedy ja tutaj chciałem kolegów przygotować... Kolegów mamy, o tu, trzech stoi, tak. O. Trzech stoi kolegów, gdzie można ich ubierać, Madzia będzie ich ubierać, będzie się bawić w lalki. Ale najważniejsza rzecz, to ta rzecz wypadła z King Slime'a. Co ciekawe, ja chciałem na chwilę tu wejść, prawda, poprzednio zbudować nam arenę, którą pewnie tu już widzicie, fragment areny, zaraz zobaczymy ją w pełnej okazałości. Ale akurat zrobił się deszcz slajmów. Co ciekawe, jak tam Madzia też opowiadała mi przed chwilą, że też jej deszcz slajmów przyszedł. King Slime i trzeba było go zabić. Pewnie fragment nawet teraz bicia w King Slime'a widzicie na ekranie, bo nagrałem ostatnie chwile jego, bo... To jak ktoś chce zobaczyć, to ja do Staszka zapraszam na jego perspektywę. Tak, zapraszam serdecznie. Bo mnie ale wtedy to w sumie nie sama było. Śmierć. Ciebie no. Wtedy nie było, niestety, bo byś zobaczyła, ale odbiłaś sobie prywatnie, tak już wiesz, tak, ja sama przez przypadek doświadczyłam. Czekaj, ja tutaj też chcę sobie ubić 50 tych zajączków. Dobra. O. Powodzenia, w ogóle to najlepszy achievement, jaki można zdobyć w tej grze, czyli zabić 50... A to nie było pod achievement, to było pod standard właśnie, taki ładny jest, bielutki, z takimi uszkoma. Koma. No, uszkoma. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądać. Jakoś dziwnie wydaje mi się, że teleportujesz się czasem, jakoś laguje twoja postać, to jest dziwne. Nie, ja mam usiki, po prostu szybko biegam. Ej, zwalmy to na ośliki. Ośliki, Boże. Ośliki to też mogą być. Ośliki, to małe ośliki chodzą ci tam w środku. W ogóle teraz zaczynam sobie to wyobrażać, to nie jest dobry kierunek. Dzisiaj są jeszcze prezenty i najważniejsza informacja, o, które powinienem tak, zacząć. O, tak, jeszcze prezenta. To za chwilę. Ale jak zanim dostaniesz prezenta, dzisiaj walczymy. Dzisiaj jest walka z bossem, wreszcie, jakaś A to pierwsza. Dostanę przed czy po? Bo ja wolałam przed, bo jak umrę, no to wiesz, to i tak kicha z prezentu. Żeby było ciekawiej, mógłbym ci dać po, żeby zobaczyć, jak sobie radzisz z tą swoją łapą na bossa, ale powiedzmy, że dam ci wcześniej prezent, więc łap, to pierwszy prezent ode mnie. Zegarek, o. Możesz teraz widzieć godzinę. Zegareczek, miedziany. A, tu widzę, 8, dobra. Jego nie muszę wkładać sobie gdzieś tutaj w trinkety czy coś. On w ekwipunku ma być. Jego sobie nie wkładaj, trzymaj go sobie w ekwipunku, tak. Dobrze. Zającek! Idź walić zajączka, a ja tutaj jeszcze sprzedam złotego motyla, którego zdobyłem. A my wiemy, że za złotego motyla można zdobyć kupę hajsu, dlatego go tutaj zachowałem. Tak? 10 sztuk złota za takiego motyla jest. A ja ostatnio sprzedawałam u siebie i jakiś tani był. A to może nie złoty motyl, bo to wiesz, złoty motyl to więcej daje. A może był żółty, nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest żółty. No i najważniejsza rzecz. To są zestawy, które przygotowałem tutaj z dżungli, 45 zarodników i tak dalej, se połaziłem, pozbierałem, żeby... Co? Natura i insekty. Aha, śmiejesz się z tego, jest żółty, tak, tutaj nawet w skrzynce jest, tak. Jest żółty motyl. To tamten jest tani. I teraz tak, musimy coś dać Madzie, żeby mocniej tłukła, tak? Więc musimy dać jej miecz. Myślę, czy nie dać jej kolczego czakramu. Co? Nie, już myślałem, że dasz mi pałę do bicia. Masz już jedną pałę, po co ci druga? Dam ci teraz coś, co mniej przypomina pałę. Ja tu widzę, za bardzo kojarzy. Chyba, że chcesz dostać bicz. Możesz biczem bić. Ale bicz a ty sugerujesz? Będę sugerował później. Nie chcesz, by to było publiczne, bo jeszcze twój facet obejrzy i przesrane. No, a jeszcze także... krzynka mnie dopadnie, to... Ej, ona to ma wywalone. Ona to już... Ona już ma wywalone mocno na wszystko. Czy chcesz mieć jojo, czy chcesz nie mieć czakram? Pokaż jedno musisz i drugie, wybrać. No to daj jedno i drugie, ja się chwilę pobawię. O, akurat tak, wybiórka przyszła. Przemacać, dobrze. To tak zwracam tylko uwagę jeszcze na to, czy starczy mi na wszystko zarodników, ale wydaje mi się, że mam ich na tyle dużo, że tak. Więc tak, Amazonka, czyli Amazon. Ło, nieprzyjemny. O, bardzo fajna rzecz. Dobra. Kolczy czakram ma ochoczy, szansa na trafienie krytyczne i jeszcze dostaniesz ode mnie
dość. Było trawy, ale nie dostał żadnych specjalnych perków. Masz. A ty wiesz, że ja... Ło! Jak wpadło. Wiesz, że ja u siebie do tej pory jeszcze tego oka nie pokonałam i nie widziałam? Ło, 28. Aha, ło, jakie jeszcze... to jest wielkie! Chodźcie, przyjadę. Twój miecz też. Też czakram, dobra, dam ci wszystko i zobaczysz co ci jest łatwiej. A czakram to... jest bardziej jak bumerang, a jojo jest jak jojo. Wow. O właśnie. Dobra, idę potestować. Chodź, wiewiórka. Chodź, taś. Zobaczymy, jak testuje to, to Madzia tutaj. Niedaleko tak lata. Niedaleko, ale to jest coś, co musisz mieć na bossa jakiegoś. Aha, czyli no. Ja mam mieć dwa, czy ja mam sobie w końcu wybrać jedno? Nie, no musisz sobie wybrać, ja muszę mieć coś drugiego, nie? Znaczy mogę ładować też z pukawki, ale no na wszelki wypadek sobie też tam drugiego też wezmę. A nie, no to masz to. Jak to się... O, masz. Nie chcesz tego jednak? No, ja wolę te duże. Ale to czekaj, to jeszcze masz przecież ten. Proszę jeszcze przetestować kurczę tego, jojko. Jojko. No dobra, zobacz daj. Jojkiem. Jak no ci masz, się w ogóle... rzuciłem ci jojko. Gdzie? No masz w ekwipunku, to... wszystko ci rzuciłem. Dobra, już widzę. No. O, patrz, jakie fajne. Zostałem zmacany przez jojko. Zobacz, jak długo trzyma. Nie? Idę na króliku wypróbować. Dobrze, wypróbuj na króliku. Nie podoba mi się, nie chcę. A musisz coś mieć, musisz wybrać. Czakram albo jojko, nie ma opcji. Musisz mieć coś zdalnego. Aha, no to dobra, to niech już to. To odej czakram. Okej. Okay. Dobrze, proszę. Nie wyleciało jeszcze? Masz. No ja sobie muszę to porządki w takim razie zrobić. To pójdzie tu, dobra. To tak. Proszę bardzo. Przesuwam. O, dziękuję. Nawet się ładnie ułożyło. Nie. Dobra. I co? Będziemy dzisiaj chcieli... czekaj, szybko zerknę do notatek, czy może jeszcze o czymś A standard za wywiórki też jest? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie tak. Dostałaś ja miecz, dostałaś czakram. I potki. Musimy sobie wziąć potki do... Potki se musimy wziąć. Idę po potki. Tylko musisz potki. Wyjść stąd. Czemu? A, ja nie stoję w miejscu z potkami. Co ja tu potki zabiłam? Zwracaliście uwagę na to, żeby wziąć sobie potki tunelowego teleportowania. Czy ja to wziąłem w końcu? Mam, mikstura tunelu czasu przednego wziąłem, no. Tak. Teraz tak, kurczę, i teraz nie pamiętam, jak się rozdzielało. O już. Chyba też dam trochę. Aha, bo chciałam sobie sama wziąć, ale możesz mi dać. Dam, o, proszę. Trzymaj to zawsze i w razie czego ten przedmiot będzie powodował, że będziemy mogli się połączyć. Jak będziesz daleko, zginiesz, no to możesz się teleportować do mnie od razu, niż biec przez 10 minut, nie? Mhm. Słuchaj, ja bym z tym okiem zdążyłem, bo zaraz noc będzie, to znaczy dzień. Kończy się odcinek, zanim zdążymy prawdopodobnie do niego podejść. No, znając ale już nas, idziemy. Tak. Idziemy, tylko ja tu zrzucam. Ja widziałam, jaką tu piękną arenę zrobiłeś, że haha. No właśnie, arena jest. Tylko wiesz co, o czym ty nie pomyślałeś? O. Że nie mam podwójnego skoku i muszę na linach sobie ganiać. Masz E, chciałbym przypomnieć. A to też masz się... na E? A, o to też się zaczepia. No. Ale powiem ci, że po tych, po ścianach i w ogóle... To. No. Po ścianach to w ogóle już tak śmigam w jaskiniach na haku. Tak, już nauczyłaś się grać na haku? Dobrze. To zaprosiłbym cię na tę linę, ale to zrobimy, kiedy będzie jasno, tak? Bo tutaj jeszcze mam niespodziankę, ale na razie nie używaj tej Jasia fasoli tego do kosmosu prowadzącego. Chodź rybka jeszcze... złota. Już. Trzeba ją łapać i sprzedawać, a nie zabijać, no. Ale ja nie mam tu siatki. Ja usiąłam siatkę. A to przecież ja tutaj schowałem siatkę gdzieś. Nie mówię. To bez niej korzystać, jak chcesz. Jeśli nietoperze się zalęgły, czy jakie mole tu. O. Pij. Soczewki. Jeszcze chcę wziąć soczewki, tylko nie wiem, gdzie je trzymam. Ja mam dwie. Może w pieprzniku? To ja za mało. Potrzebuję 5 albo 6. Dobra, mam soczewki. Okej, są. Chodź. Zaczniemy od tego, że pójdziemy sobie do korupcji. Co? Korupcji pójdziemy, do corruption, do zepsucia. Gdzie ty idziesz? Na razie idę do ołtarzu. Wiem, że w korupcji też jest ołtarz, ale... A tam też jest? Korupcja jest pełna ołtarzu i tutaj to miejsce... No tutaj chodź. Oje, wszedłem tutaj miejsce. No dobra, ja widzę, gdzie ty wszedłeś, tylko mnie to po prostu intryguje za mocno. Tu jest ołtarz. To jest ołtarz i jak do tego ołtarza podejdziesz i masz 6 soczewek, to możesz sobie wygenerować coś takiego, co na pewno znasz.
Tak, gdzieś mi kiedyś wypadło. No właśnie, oczko. Ono też może samo wypaść, ale sobie wzięliśmy po jednym i zawsze będziemy mogli przywołać też tego małego Menela. Pomnij mi, Madzia, bo to jest dla ciebie informacja, żebyś pamiętała mi przypomnieć, bo ja zapomnę pewnie. Mhm. Zanim będziemy walczyć z bossem, musimy zjeść wszystkie potki, wszystkie serca, że mamy, bo tych serc jest nazbieranych tam mnóstwo. Mamy. Naprawdę? Mamy pochowane w skrzyni, tak. Ja mam 180 HP, nie wiem ile ty masz teraz. Tak, połączyliśmy się jeszcze. Jeszcze zwiększymy. Chodź się na niebiesko na tarczkę wrzuć przy okazji. O. Świetnie. Dobra, idziemy. Pójdziemy do korupcji, ponieważ będziemy chcieli zrobić rozpierduchę i zniszczyć coś, co pozwoli nam przywołać, mam nadzieję, o kurczę, jest czwarta, najgorzej. Bo żeby zobaczyć, czy spadnie meteor, od 12 do 4 jest szansa, że od razu spadnie. Jesteśmy już po 4, więc nie zobaczymy, czy od razu spadnie meteor, ale spadnie może następnej nocy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo będziemy chcieli wygenerować meteoryt. Żeby coś zaczęło się dziać. Nowego też. Zobaczymy, ile czasu nam... O nie, to nie ta strona. Nie, musimy na górę. Dobra, to się wytnie. Całą trasę. Proszę, może zaraz po drodze zginiesz, co? A to wtedy... To nikt nie będzie widział. To będą głupoty oglądać. Głupoty są najciekawsze do oglądania. Tak, w tą stronę hakuję. Nie utop pewnie. Się tylko. Ale mi to dobrze, ja tu zostaję. Okej, okay, pa. No, wiesz, że chyba zostanę, bo coś mi... Ten... A, bo ja jestem nauczona tym podwójnym skoku, a tutaj nie mam. Mogę ci oddać. No i jak sobie będziesz radził? Szybkie bieganie. A no tak, bo ty jeszcze te masz. Hermeski mam jeszcze, no. Dobra, ja u siebie to w ogóle mam podwójne kolce, słuchaj. No, więc ja na ścianach prostych kolce potrafię stać. Okej. Okay. A, kolce, rozumiem. Dobra. No kolce takie na nogi, kolce, na łapki, na wszystko. Ja też mam. Ty, ale masz... Aha, u siebie masz. Bo tu też są u kolce, siebie, tylko że te kolce o, są... Czekaj, ja to chcę. Chodź tu. A możesz naucz się bić w końcu z odległości, bo to ci się przyda. O, Piu? Dobrze mi idzie. Co ty robisz? No bije z odległości, o co ci chodzi? Nie ty. Ale mój typek coś tu odwala. Chodzi mi o to, że chcemy zejść pod ziemię. To ty bronisz mnie teraz przed tym dziadostwem. Patrz jak o, pięknie czakramem bijesz. No i... O. Możesz powoli schodzić. Ja zobaczę, jak się... Jak ja miałam sobie bić. Radzi. No. Dobra, okej. Okay. Jak chcesz bić, to bij. O, tylko... Błagam, nie zabij się. Tak szybko. Poczekam do końca odcinka. Poczekaj, bo ty mi mówisz... ja rozjaśnię idź, monitor! Idź, Za twoimi ostatnimi poradami rzeczywiście okazało się, że jak rozjaśnię monitor, to więcej widzę. A to nie ja, to na live ci powiedzieli. Faktycznie. To nie ja. Ja sobie wypraszam tutaj pomówienia. Wiesz, że Madzia nadrabia live'y z eksperta. Tak, bo nie mam kiedy być, ale potem sobie nadrabiam. Kiedy będziemy grali na ekspercie, może niebawem przejdziemy na jakąś mapę ekspercką. Mhm, ja z chęcią. O proszę, ja myślałam, że będziesz panikować. Z chęcią. O. No jak będziesz ze mną, będziesz mnie ciągle ratował, no to czemu nie? Trochę zmarnowaliśmy linę, bo się okazało, że tu nie ma przejścia w dół. Już tego pełno masz. Nie, ale nie możesz się przekopać, pamiętaj, przez te. Oho, słyszę go. To ten większy. To paskudne. No. O, ma fajniejszy lód. O, tutaj mówiłaś, było, tu. No. Tu, o, tu było nasze zejście. No, to można było. To. O, właśnie. Klasycznie. Uhu! Jedziemy. Padamy tak samo szybko. Dobra. Okej. Okay. No i teraz, Madzia, słuchaj. Oto. Będziemy robić teraz bardzo złe rzeczy. A co to są będziemy za kulki? Chcieli. Właśnie te kulki chcemy rozbić. Właśnie kulki trzeba zniszczyć. Tam dziadostwo do ciebie idzie. Liczę, że mnie będziesz bronić przed dziadostwem. Jak ja mam do ciebie tam spaść? Dziadostwo, jak ja bo nie sięgam dziadostwa. Dziadostwa. Już ci daję tutaj wejście. O, teraz już sięgasz. Dziękuję. Chyba. Dobra. Idziemy szukać kulek. Ojoj. A problem z kulkami... Problem z kulkami jest taki, że trzeba dobrze znaleźć te kulki, ponieważ...
Masz kulki. Co ty tam robisz? Powiedziałbym, że spuszczam się, ale... Nie. Nie idźmy tą drogą. Rzucam się, o, to jest odpowiednia forma. Chodźmy, znajdźmy gdzieś... Ło, zobacz! Co to? Widzisz? Widzisz, jak wpada hajs, czy nie widzisz? A to hajs jak wpadał? O! 15 zł znaleźliśmy. O. Wpadający hajs. To jest very nice. Ja pewnie zostawiłem 25 zł za sobą, także miło. Okej. Okay. To też trzeba wykopywać, bo to jest ruda demonitu. Ona się przyda do stworzenia na razie najlepszego chyba prehard mode'owego. A to my tam jeden zostawiliśmy tam. Czekaj, ja pójdę sobie wezmę, zobaczę. Ale nie wiem, czy weźmiesz to, bo to jest na tym. Jest tam ołtarz. Ołtarza lepiej nie niszczyć. Chyba nawet nie możesz zniszczyć. Nie, tu chyba nie ma ołtarza. Nie? Na ołtarzu to wszystko stoi. Tutaj nie. Ała, no, już miałeś umrzeć. Umrzyj. Znaczy nie ty, tylko to coś. Mam, dobra, zebrałam. A ja szukam po prostu lepszego miejsca, żeby łatwo można było się dostać do tego. Oj, chyba tutaj będzie całkiem dobrze. Dobra, i teraz uważaj, ponieważ ja będę rzucał bombami. Także, o właśnie. Ej, no i przecież ja tu stoję. Aha, to nie ma takiego wielkiego taki tego. Taki PR dobra. To jest leciutki, no proszę cię. Próbujemy się dokopać do tego i spróbować jedno zniszczyć. Nie możemy zniszczyć trzech, ponieważ po zniszczeniu trzech generuje się boss. Nie chcemy bossa jeszcze. Ale dobrze. Dwa możemy spokojnie zniszczyć, ale najlepiej zniszczyć jedno, zobaczyć czy przyjdzie... Czy pojawi się... No coś ty się narobił, no... Zapomniałem, że to... że to się przylepia również do tego dziadostwa. Mój błąd. Dobra, zaraz się tam dokopiemy. Pac! Dobra, Madzia. Czekaj, jeszcze twoje to, zadanie. To. O, a, ja bijesz, chcę. Dobra, to bij. Niszcz. Kill offem. Rozumiem, że kill offem. Chyba. A nie, to trzeba zniszczyć tylko młotkiem. Sorry bardzo. Czyli ja niszczę. O. Dostajesz gęsiej skórki. Wybuchowo. No. To myśmy dostali. To dostaliśmy coś fajnego? Nie dostaliśmy, niestety. A szkoda. Bo tu można dostać fajną broń też. Tylko niestety nie wypadła jeszcze. Myślę, że na jednym możemy poprzestać. Tam możesz chyba demonitu trochę wydobyć. Z prawej strony widzę, że jest. No jest, możesz. Jest. Tylko, a mam, no te. Ja sobie zrobię. Sobie. Idealnie. Ja że to poprawię. Dobrze. Okej. Okay. No. No ja się tu nie dostanę. A, ale możesz kopać przez ścianę. Aha, okej. Okay. O, tylko chyba nie zastrzymy. Dobra, uwaga, będzie bomba. Szła. Leci! I uważaj na dole. Małe. A, okay. Jak ładnie. Weszło. Synchroniczne stawienie pochodni. Tak. Super. Dobra, no i chyba to tyle z tego miejsca, bo no i dobra, i rozbiliśmy jedno. To jedno i co? Gdzie nagroda? No i teraz musimy poczekać, aż przyjdzie noc. I dopiero wtedy się dowiemy, czy spadnie meteor. Dowiemy się, bo będzie informacja, że spadł. Aha, okej. Okay. Także na razie tyle. W ogóle zobacz, że jesteśmy już tak przekokrzeni, że już nam... O, pożeracz dusz, wow. Sto? Kiedy ja to ubiłam? Nie wiem. My idziemy, tak właśnie... wracamy, czy co? Tak, setnego wroga ubiłaś. Możemy wracać, chyba, że możemy to też połazić. O, to ja nagrodę powinnam dostać. Gdzie jest nagroda? Ja ją zabrałem. Zarąbałem. Ale pożeracza dusz, tak będziemy chcieli stawiać gdzieś tutaj, jak będziemy robić sobie arenę na pożeracza dusz, który jest bossem tego miejsca. Ja to sobie wszystko w domu wieszam jako prezent. Można, ale akurat jeśli chodzi o pożeracze, to one i tak są tylko w tym biomie, więc większość też potworów są tylko w takich biomach. No nie wiem. Myślę, tak. Że teraz wrócimy. Przygotujemy się do tego, żeby walczyć z pierwszym bossem. Zobaczymy, czy sobie poradzimy z nim. Może być ciekawy eksperyment. No ja jeszcze tego nie widziałam, bo ogólnie u mnie na świecie ja już mam 300, tak? 360 zdrowia i wszystkie gwiazdki many. No wow. I tego, i piszę przerażona do Staszka, że coś się na mnie patrzy i co to ma być, nie? No, Staszek, tak. Szybko do ciebie idzie. Aha, no dobra, wyszłam z gry. Potem sobie polazłam znowu do lochów, znowu jest info, że boss do mnie idzie. No dobra, gdzieś zapomniałam o tym, w pewnym momencie jest ten, że oko nadciąga. No to ja grę wyłączyłam, nie ma oka. I w ogóle go nie spotkałaś go nawet? Nie wiesz, jak wygląda? Nie, nie chciałam, wiesz? Wolałam mieć tutaj niespodziewankę. A, dobrze, dobrze. No to będziesz miała niespodziewankę, zresztą po co ja łażę z tobą, zamiast po prostu zrobić to? I powodzenia. Zostawiłem cię. Dobrze, pójdę sobie sama, a ja nie mam tego?
Nie mam. Nie masz. Musimy znaleźć też lustereczko. Ja u siebie już mam 3. Lusterka? A to bo trzeba wziąć jedno, bo to wiesz, to żaden tam jakieś wielkie oszustwo nie będzie, jak weźmiesz sobie takie lusterko. Tak daje przynajmniej. A, zobaczymy kamień... następnym razu. Dobrze. Kamień ebonowy to jest bardzo ciekawa nazwa. Ebonowy. Dobrze. To jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć podejrzane wyglądające oko na klatę chyba, nie? Mhm. Jak dotrzesz do areny, odpalamy i zobaczymy, czy nas zje od razu, czy jednak przeżyjemy walkę. A właśnie miałem się pytać, czy w dzień można je też przywołać? No tak, ale myślę, że jeszcze... O właśnie, dobrze. Dziękuję, że przypomniałaś. Bierzemy jeszcze proszę. Serduszka. Proszę bardzo. Gdzie one są? Mi się wydaje, że myśmy serduszka. Ostatnio wszystko skonsumowali. Nie. Wiesz, ile ich jest? Nie 9. Wiem. 9. Skąd to wszystko się wzięło niby? Nie wiem. Ile masz? 140 masz, tak? 60. 160, to tak. Żeby dobić ci do... 5 serduszek... To jest 100 życia, tak? Dobra, to ja dam ci... Proszę bardzo. A dam ci... A będziesz miała 6 serduszek, proszę bardzo. O. 6 dla ciebie i 3 dla mnie. 240. A u Madzi jest, zobaczymy zaraz ile. 300. Tak jest. 300, nie, 280. No, 280, 240. Zostaw te króliczki biedne. Nie, one wszystkie mordowała. Zaraz byś miała co mordować, chodź. A jest króliczy boss? Króliczy boss? Nie znam. Wiesz, może być, ale ja aż tak dobrze terrory nie znam. Nigdy nie słyszałem o króliczym bossie. Troszkę. Zostaw cały hajs, bo ja mógłbym popełnić błąd i nie zostawić hajsu. A ja już zostawiłam, ja już zostawiłam. Dobrze. 82 złota mam, także to jest całkiem sporo hajsu. Króliś, króliś, mój. Haha, mój. To co? Przywołujemy oko? No chyba ta. No to chodźmy. Ty przywołuj oko. No ja mam oko. Czekaj, nie mogę przywołać oka. Jednorazowy. Czy nie spełniamy może jakichś wymogów, ty? Przywołać oko, może musi być noc. No mi się wydaje, że ty mówiłeś, że ono tylko w nocy jest, no to... Ja myślałem, że wiesz, nagle się zrobi noc albo coś. Nie mogę przywołać oka. O kurczę. No widzisz? Oko, chodź. Wiesz, co trzeba zrobić? Poczekać? Piki! Media. Nie, dobra, to mnie zaskoczyło. A mogę na górę? A! Dobra. Dobra, idziemy na górę. Faktycznie. Jeszcze jest jedna rzecz do zrobienia, czyli zwiedzenie góry. Zrobiłem sobie ładnie mapę odkryła. Właśnie. A co ja to myślałem... się robi? Powiem ci tak, w tej grze możesz znaleźć latające wyspy, które mają niezłe skarby, ale niestety to są tylko chmurki. Ale aha. Jest odpowiednia podka, która pozwala ci odwracać grawitację. I myślę, że też będziemy szukać chmur, bo latających chmur, bo tam mogą być naprawdę fajne skarby. A tak to po prostu jest chmurka. A tam wyżej jeszcze coś masz? A, proszę bardzo, zapraszam. Możesz sobie tam w górę polecieć. Okej. Okay. Poleć w górę, zobacz co jest na szczycie. Ja tam wchodzić nie będę. Jak będziecie chcieli zobaczyć co jest na górze, to zapraszam do Madzi. Sprawdzić sobie. A ja idę zobaczyć, o co chodzi z tymi... Staszek upada głową w piach. Ładny grób. A, No, testowałem, jak się spada i zapomniałem nacisnąć spację. Zapomniałem, że tam jest mała chmurka i wyrżnąłem głową. No i co? I tu nic więcej nie ma. Ale spróbuj na samej górze puścić linę. Skoczyć sobie. Oczywiście blisko liny, ale zobacz sobie, skocz. Aha. Na orbicie. Na orbitę. Tak jest. Fajne. Dzień dobry. A od której można to oko przywoływać, bo w sumie już 5. Szukam. Szukam. A ja slajmy pobiję, bo nam się tutaj pędzą. Już 6 jest. Dobra, oko dalej nie działa. Looking eye. A. Nie ma królisiu więcej, jest rybka. To tobie zostawiam. Rybkę, ty lubisz ryby. Bardzo. Właśnie, bardzo dobry przepis na pstrąga łososiowego w tym, w miodzie i musztardzie. Uuu, ale pstrąg łososiowy? Mhm. Czy łosoś pstrągowy, nie wiem, jakaś taka dziwna odmiana ryby. Co to kurde, jakiś cross? Nie wiem, ale takie coś jest, w Lidlu widziałam.
Okej, mam potwierdzenie. Suspicious looking eye działa tylko w nocy. A noc jest od której godziny, panie? A już się ściemnia powoli, więc myślę, że niebawem. No to już jest szósta, ja przed chwilą próbowałam tego, ale nie wyszło tego. Bo właśnie musimy po prostu poczekać. Której godziny wejdzie? Może o 12? Nie wiem. Tam ale to co, ono się samo pojawi? Czy my mamy to oko zjeść, nie. Czy co zrobić? Oko musisz skonsumować, kiedy jest noc. No to ja cały czas próbuję konsumować, a tu głodna jestem, no ja już tutaj prawie pół godziny ganiam. Kiedy jest noc? Musimy poczekać, aż noc przyjdzie. Dobra, idę ubić kaczka. Kaczka! O! Czujesz na sobie zwrok? Oko Cthulhu budzi się ze snu! To ty ja chcę użyłaś, zobaczyć! Rozumiem? Oczywiście, jakie ładne! O! Jakie fajne, ja chcę! Ładne? Myślałem, że spanikujesz! Ładne! A masz, fryj! Mieliśmy w ogóle potki wziąć, takie ale nie wzięliśmy. Takie by się powiesiłam z wracania. Jak nie wzięliśmy? Nie wzięliśmy potki na jakieś takie, wiesz, ulepszenia. Ty je zobacz, jak ona szybko schodzi! Zobacz, już połowę HP ma! Uważaj! Ona teraz ewoluuje. Ja się powiesiłam tak z wrażenia. A czemu ono leci na ciebie? Co nieatrakcyjna? A wow, ugryzło mnie. Yeah! Jak szybko poszło. Robimy jeszcze jedno? Jak się skręciła. Nigdy nie chcę walczyć z bossami w tej grze. Proszę bardzo. Jeszcze jedno. Jedno po drugim. Jest takie piękne. Przecież zawsze dałaś mi się takiego... tego oka. Oj, no. Wiesz, chciałam, żebyś męsko się czuł, bronił kobiety i tak dalej, nie? Rozumiem. Czuję się mięsko w takim wypadku. Jak ładnie paszczę otwiera, wcześniej nie zdążyłam zobaczyć, dobra, że on otwiera. Tego dobijasz teraz, proszę bardzo. Proszę pokazać, jak dobijasz oko Cthulhu. No dałeś mi fajnie taki tłuczek do mięsa zielony. Bigo, bij dziada. Na razie on mnie ugryzł dwa razy, o. O, i masz, i jakie serduszka ładne. A czego jeszcze jedno się budzi? Ile ty tych oków narobiłeś? O ty normalny jesteś? O Boże, ale ja tylko, ale przecież, ty wiesz co? Ja nie wiem co! Wiesz co? Ja nie wiem, ja czy chyba ja chcę rozumiem. Wiedzieć co. Ale ja nie rozumiem. Już ci tłumaczę. Wydaje mi się, że pierwsze oko obudziło się samo z siebie, ze względu na fakt, że przyszła pierwsza noc, kiedy mamy powyżej 200 HP. A teraz obudziły jak... się oczy po... Nie wiem, bo wiesz co, jak lalkach. Tylko to oko było, no to ja wzięłam i jak było to info, to ja wzięłam od razu sobie, zjadłam tamto nasze oko, tak? Dobrze, ale to w takim wypadku powinny być dwa oka Cthulhu, ponieważ tylko dwie lalki mieliśmy. Te dwa obiekty. Skąd się wzięło trzecie? Parzystwa, nie wiem, chyba. Może twój jakiś kolega. Wow. No dobra. Co rozwaliliśmy tam trzy oka. Dobra, mam muszkiet. Ja ci pokażę, co ja mam. Ja mam 127 brudy do mnie. Śliczny jesteś. Prawda? I mam 8 miksturek. No ja mam pomniejszych... No, ale mam nawet, powiem ci, jakieś nieświęte strzały, jakieś potężne. Ło, kurczę. A ja mam strzały, mam drewnianą, kulę muszkietową. O, ja chcę zobaczyć, jak się strzela. To, ale masz z czego strzelać, skoro masz kulę muszkietową? Chodź, muszę w kogoś strzelać, chodź. Ale... Ło! Ło! Fajne. Co to za broń? Dopiero wypadła z oka? Chyba z oka, no nie wiem, no skądś mam. Masz, zobacz. Nie, bo muszkiet może wypaść również z... Oj, to całkiem niezłe obrażenia. No, i od razu dostałam setkę amunicji. No to teraz pytanie, czy dostała się teraz, czy dostała się, kiedy rozwaliliśmy ten orb? Bo nie wiem, wiesz co, zobaczę na nagraniu. Orba. Okay. Może gdzieś tam patrzyłam sobie do ekwipunku, do środka. Bo właśnie one powinny wypadać z... wydaje mi się, z tego orba. Tak coś czuję, że tak powinno to być. No dobra, to powiedz mi, co ty tam znalazłeś w tym... Gdzie? Teraz. No, z tego oka, co powypadało? Mam 127 rudy demonitu. To rzucaj mi te rudy miała. Demonitu. Masz? Nie, ale dużo. Chyba tam tyle, jeszcze. Ale... Chyba tyle, wiesz, bo tam nic specjalnego nie widziałam i od razu sobie poszłam w skrzynkę, zostawiłam. Okej. Okay. Czy chcesz z powrotem muszkiet, żeby sobie nie postrzelać? Nie, ja mam tłuczek do mięsa, ten zielony mi się podoba. O, to dobrze ci się spodobało. O, patrz, jak ładnie robi. Tyle dobrze. O, podam. Odbija się ładnie. No. A muszkiet dobrze, jest spoko. Jesteś...
Przeciętny odrzut, ale ja mam pukawkę nierealną, wolę pukawkę nierealną, zrzucamy sobie to. No i cóż, możemy jeszcze dzisiaj coś zrobić. Myślałem, że to będzie, wiesz, pojedynek, a to się okazało, że te okociulu to takie marne już przy naszych zdolnościach tu. Znaczy, a ja bym dzisiaj już odcinek zakończyła, wiesz? Już? No, taki dzisiaj krócejszy, a my w międzyczasie sobie... Meteoryt spadł! Gdzie? Gdzie on spadł? Tak. Gdzie? No to już wiemy, że nie kończymy odcinka. Dobra, będziemy gdzie? Pozbierać gdzie? Meteoryt. Gdzie? Ja idę. Albo w prawo, albo w lewo. Nie wiem. O, pff, gdzieś spadł. Wymyślił. No, no, nie wiemy, gdzie spadł. Musimy go teraz znaleźć. A zobacz jak na mapie. Gdzie? Zobacz no, na mapie. No szukam na mapie, a ja wiem, jak to ma wyglądać. Zauważysz. Jest bardzo dziwne narysowane takie, taka dziura. Bardzo dziwne. Tak, szukaj. O, szukaj. Tu widzę. Bardzo dziwne. A, tu dziura ma być. Dziura w ziemi, ale ogólnie nieduża dziura w ziemi. Taka malutka. Szukaj. Na pewno znajdziesz. Tak. Aha. Nie znalazłam. Poszukaj ty. Dobrze, zaraz pomogę ci szukać. Tylko ja bym przerobił... To, zanim to zrobimy, mamy rudę demonitu. To oznacza, że mamy też sztabkę demonitu. To oznacza, że możemy robić sobie, wiesz co? Nie wiem. Możemy sobie zrobić, nie dość, że niemoc jako kolejne jojo, ale jest słabsze niż to, czyli nie robimy. Mamy też zguba światła. Powiedz mi, jakie są obrażenia twojego miecza? 30 coś miał. Łe! No dobra, 28 w sensie. Ja mam 18, to nie jest istotne. Ale to jest jakiś materiał na przyszłość, na lepszą broń, chyba Knight's Edge. Króliś! I królisia. Kurczę, a wydawało mi się, że z demonitu można zrobić kill-off. Można zrobić z demonitu kill-offa? Zawiodłem ja się nie znam. Może z czegoś innego da się robić kill-off? Aż to dziwne, kurczę. Wiesz co, to pójdziemy sobie, pójdę sobie jeszcze szybko do seta i zobaczę, co można robić z demonitu ogólnie, bo aż się zdziwiłem, że nie można zrobić kill-offa. Wydaje mi się, że można robić kill-off. Zobaczmy. Aha, bo potrzebujemy jeszcze łuskę cienia. No widzisz, ty jedno wziąłeś i myślisz, że już ci da za wszystko. A łuska cienia wydaje mi się, że wypada dopiero z bossa. Tak mi się wydaje. Dobra, ale znaczy, że widzisz, szykujemy się, Madzia, na kolejnego bossa w takim wypadku. Fajnie. Gwiazdka jest koło domu. Zabrać. Jak wiesz, na każdego bossa ja mam takie prezenty, dostawać to ja chcę. Wiesz. Dobrze. Łuska cienia, zatem... Dobrze. Okej. Piątki i już idzie. Okej. Okay. Dobra, to co? Szukamy tego meteorytu. No zobacz tam na mapie, bo ja tu chyba parchata na jedno oko i nie widzę. Może być tak, że wylądowało tam, gdzie nie widzimy. Teraz przeanalizować dokładnie mapę. Wygląda na to... Nie widzę. Z prawej strony chyba nie. To może się rozdzielmy. Jedno na lewo, drugie na prawo. Dobra, i możemy się potem połączyć przecież tą, bo może to na mapie nie jest widoczne od razu. Możemy się połączyć potem kotką, jak ktoś znajdzie. Dobrze. To ja idę na lewo. Słusznie. Dobra. Ja jestem lewy, to idę na lewo. Tak, ja zawsze mówię, że prawo to jedyna słuszna strona. Słusznie, słusznie, że słuszna. Kto pierwszy znajduje meteoryt, ten jest fajny. Drugiemu robi schabowego. Ja jestem przepisowo fajna, ja mam cycki. No wiesz, no nie wiem, czy to jest jakby... Są różne cycki. Tak, na przykład te kurze piersi, nie? O, właśnie. Kurze, kacze, gęsie. O, gwiazdki mam. Pierwiastki? Gwiazdki. To chyba dwie gwiazdki w takim wypadku, tak? Tak, dwie gwiazdki. A, ja pierwiastki słyszałem. Rozumiem, gdzie jest błąd w rozumowaniu. Pieniądze. O, mam rozumieć, że jak ja napotkam ten meteoryt, to ja poznam, że to meteoryt, ohoho, prawda? Ohoho, poznasz, zacznie cię atakować, zacznie cię atakować ogniste kule. A to ja nigdzie nie idę. Zaczniesz być... Zmieni się zupełnie ta klimat, zmieni się muzyka, wszystko się zmieni. Myślałem, poznasz, że filozofia mojego świata się zmieni. Panie. Wiesz, kto wie. Jak widzisz, miniboss nie był trudny. Okociula było wręcz banalne. To jest niby miniboss, tak? To jest boss, to nie jest miniboss. Ale Pink powiem slime. Ci... Armia goblinów! O niewiarygodne! Armia goblinów, ale, wracaj ale do domu!
Wracaj gdzie do jest domu. Tata Potka? Wracaj do domu. Armia goblinów. No nie spodziewałem się czegoś takiego, że jeszcze ten event się pojawi. Jakie to Potka użyć? No po prostu kliknij ją, weź ją lewym przyciskiem myszy i poza ekran, albo po prostu ją kliknij. Ale nie działa mi. No to włóż ją w ekwipunek od 1 do 0 i naciśnij, wybierz i naciśnij. No też mi nie działa. No jak nie? No nie wiem, no nie. Jaką Potkę ty wybierasz? Tunelu czasu przestrzennego. No i to musisz użyć po prostu, no. A to ja mam na mapie ci kliknąć na głowie twojej osoby. O, jakoś. A to nie wiedziałem, to przepraszam. No, poczekaj. Kliknij ikonę głowy tej osoby na mapie, faktycznie. Chodź, bo armia przybywa, chodź! A gdzie ty jesteś, przybyli. Na miłość boską? A tu, że... Przybyli. Boże, kto to, co to jest? Atakuj! To jest gorsze niż Eye of Cthulhu. Nawalaj! O, maca mnie! Uciekaj od nich! No to nawalaj czy uciekaj, ty się zdecyduj, panie, no. I czemu nie dom się... jest otwarty? Zamykaj dom, tu one jakiś... będą... Mag one jest zawsze jakiś. Będą się spawnować z prawej strony, także nie idź do domu, bo będą w domu. Chodź na arenę. No czekaj, chcę zamknąć. Najpierw zamknij dom, potem idź na arenę, no. Weź ty się, panie, zdecyduj. Jakiś ty dzisiaj chaotyczny. Ale ja cię nie kazałem zamykać domu, chyba. Mi się wydaje, no że nie. Kazałeś. No nie. A, szał dostałem. Tak, więc teraz będzie mega dużo goblinów. Gobliny się pojawiły dlatego, że mamy bardzo dużo... zabitych przeciwników. Nie, nie, mamy chyba HP. Ja mam dwa razy więcej zabitych i jakoś u mnie się nie pojawiają. Nie zabitych, tylko właśnie to, że... Chodźcie tu na arenę, co się boicie, skubańcy? Proszę tu podejść. Nie, kurde, z łuku strzelać. Podejdź ty bliżej ty jesteś. Ty. No tutaj tam. Tych zabijam. Łuczników. Ja się szybciej leczę. Taką nadzieję. Także jest to event. Ogólnie. Związany nie, sorry, z naszą... ja jeszcze tego nie miałam. Związane z naszą ilością życia. Prawdopodobnie jeszcze są jakieś inne czynniki, ale to trzeba by się upewnić. Nie pamiętam dokładnie. One wyglądają, wiesz co, jak małe zgretki z Harry'ego Pottera. Mają takie uszki śmieszne. Jak coś w tym jest. Co ciekawsze, jak zabijemy w końcu te gobliny, to będziemy mogli znaleźć bardzo ważnego NPC-a w świecie. Którego trzeba będzie uwolnić. Zbyszka? On... Zbyszka, może być. Jak goblin. Będzie mega. Umrzyj, ty przydatny. Magu przeklęty. Weź go tam z góry. Już go. Wziąłem nawet go z góry, od dołu. Mówiłeś, że on będzie ciągle z prawej strony szły. Czemu się sypił z lewej? A, z prawej strony twojego ekranu. W sensie, nieważne gdzie jesteś, z ekranu będą się sypać. No to i tak się sypały z lewej, jak tam stało. Ja czegoś Boże. Nie rozumiem. Meteoryt, goblin, bossy. No w końcu mam nadzieję, że nikt nie będzie narzekał, że w tej terenie u nas nic się nie dzieje. U nas się wiecznie coś dzieje. Jak ja nie umieram, no to... Widzisz, co dobra, co ładujemy. Ładujemy z kubańców. Pamiętaj, ty że moim muszkietem tam tłuczesz, czy czymś tam? To jest twoim muszkietem. Mam swoją zabawkę mam przecież. W początku. Ła! Będę zdejmował tych magów. Kolczatka. O, kolczatka, spoko. Ale tego jest. No, ale już zobacz. Połowę ubiliśmy. No właśnie, widzisz, tam jest taki pasek ubicia. Widzisz, ile pokonanych przeciwników jest. Ja liczę na achievement z tego. A ten to co? Będzie. Powinien być. No bo mówię, u siebie jeszcze nie miałam, więc no. Jak mu głowa spadła? Wszystko mu spada. Wszystko im spada. A teraz z lewej strony przychodzą. No mówicie, że z lewej też się sypią. Może właśnie z lewej przychodzą ogólnie, a nie z prawej. Nie, od no z zachodu przychodzą. Nie, no zachód jest z prawej przecież, no halo. Znaczy... Ja zawsze uważam, że wschód jest po prawej, a zachód z lewej, ale to trzeba patrzeć też na słońce i to są dwa jakby systemy. No ale słońce idzie w prawą stronę u nas. No właśnie dlatego mówię, że to albo patrzysz na słońce, albo patrzysz na prawo-lewo i nazywasz prawo wschodem, a lewo zachodem. Jezu, ile ich tu napieprza. Widzisz? I dlatego ważna jest arena w tej grze. Nie poradzilibyśmy sobie bez areny. Chyba aż sobie wybuduję, tylko u mnie nie ma gdzie. O, to musisz sobie wykopać, zrobić, przygotować. O! O, już 50 ubiłam! A mi się nic nie pojawia, kurde, też ja siekam. Co to jest za chamstwo? Proszę mi dać jakąś odznakę bycia fajnym. Te gobliny, na szczęście są w wodzie. Wolniej dochodzą w wodzie. Zdecydowanie. Widać po nich, ale spoko. 82%, proszę bardzo. Pomóc ci? Ty tam no, pod domem chcesz. Siedzisz.
No bo z tej strony zaczęli leźć, no to z tą strony bronię, tak? Pięcie. To tak, tak średnio w zdrowie chyba, co? Co? Wow. Czterech łuczników mam. I ich? A tak, jak mag widziałem, jakiś tam się pojawił. Ja tu wszystko mam, co byś chciał. Cały zestaw. Już 90%, za chwilę się skończy armia. O, tam na górze jeszcze jeden leci. Gdzie? O, a, bo masz większy widok. Jeszcze dwóch w domku mamy. Właśnie, Madzie, a propos, już wiem dlaczego, widzowie podpowiedzieli, dlaczego ty widzisz inne liczbę stóp, jak jesteśmy poza mapą, a ja widzę inną. Bo ja mniejsze łuski. Masz... Też, może. Inna skala. Widok. No. Inna skala powiększenia. Jej, goblinator! Masz achievement? Mam. Ja nie mam, bo już go zdobyłem kiedyś wcześniej. Tania nadchodzi, kto to Tania? No i zaczynają się teraz fajne NPC-ki. A kto to? Triada chyba, jeśli się nie mylę. Co tu się wyczynia w domu? Gdzie? Co, są gobliny? O, nie. Tania, a to Tania tu czaruje. Tak. Ty się nie patrz, ona goła jest. Ale... tam goła, zobacz, ma, no zakryte cyski są, o co ci chodzi. Co pani tu masz? Proszek oczyszczający nasiona, trawy, słonecznik, żołądź, tym... brudna laska, o, coś dla ciebie? Przepraszam, była czyszczona. W każdym razie zobacz, że ona jest, dlatego jest naga, bo jest Tania, no. Się tanio ceni. Tania jest. No, w każdym razie ona służy do tego, żeby wypleniać trochę korupcję i inne dziadostwa, bo będziemy mogli kupić proszek oczyszczający, który tam na przykład niszczy, usuwa zło, czyli niszczy korupcję i te inne rzeczy. Ale też można kupić jakieś tam ciekawe rzeczy od niej. Nasienie, znowu. A dobrze, nasienie jest napisane. Przepraszam. Nasienie dyni. Jest dowód rzeczowy. Jest brudna laska, faktycznie. Nie wiem, co ona robi. A, przesuwa ziemię. No. Okej. Okay. Spoko. Dobrze, to teraz możemy już kończyć. Po takich atrakcjach należy. Jesteś już zmęczona fizycznie i psychicznie, rozumiem? Nie, bo ja jak się tak napompuję emocjami, o i w ogóle, no to później jak nic się nie będzie działo, to mi będzie smutno, no to teraz tak trzeba to równomiernie mi rozłożyć, tak? No. Dobrze, rozumiem. Króliczek! No to w takim wypadku. W takim wypadku dziękujemy. Dziękujemy wam serdecznie za udział, za przybycie, za obserwowanie zabicia bossa, był atak goblinów. Na następnym odcinku będziemy wykopywać meteoryt zatem. No i będzie piu-piu już potem, ostre. Już, jej! Macia zrozumie, o co chodzi. Zrozumie w przyszłości, co znaczy piu-piu. Zaczarowany nocny pełzak, to ciekawe. To w butelce. Więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Serdeczne dzięki za... za wspólną zabawę w terrarii. Widzimy się za tydzień i będziemy kopać meteoryt. Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczyska. Cześć! Pa, pa!